ratunku liceów i techników perspektywy 2019. Ja nazywam się Piotr Świąc i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą uroczystość. Ale na początek bardzo poproszę wszystkich Państwa o powstanie, bowiem tradycją akademicką Politechniki Gdańskiej jest rozpoczynanie uroczystości hymnem uczelni po łacinie w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. Dziękuję bardzo. Hymn Politechniki Gdańskiej. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania witam wszystkich niezwykle serdecznie i oczywiście bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Szczególnie serdeczne słowa powitania chciałbym skierować do dyrektorów, nauczycieli i uczniów 10 najlepszych pomorskich liceów i 10 najlepszych pomorskich techników. To Państwa ogromny sukces i to jest powód naszego spotkania. Wielkie brawa! Panie i Panowie, witam gospodarzy i organizatorów dzisiejszej gali. Witam Pana Profesora Jacka Namieśnika, Rektora Politechniki Gdańskiej. Prorektora Politechniki Gdańskiej, pana profesora Marka Dzidę, prorektora do spraw kształcenia i dydaktyki. Witam także panią docent Barbarę Wikiel, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Jest z nami pan Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która przeprowadza ranking liceów i techników. Słowa serdecznego powitania kieruję także do rektorów, władz pomorskich uczelni, a także przedstawicieli Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, w tym szczególnie do pana profesora Arnolda Kłączyńskiego, prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Gdańskiego. Znamienitych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Pana Bogdana Borusewicza, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pomorskich posłów na Sejm Rzeczypospolitej, pani Małgorzatę Zwiercan i pana Stanisława Lamczyka. Witam także panią poseł Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Z nami także pan senator Leszek Czarnobaj. Witam konsulów honorowych. Jest z nami pan Alain Monter, konsul honorowy Francji, pan Marek Stefan Listowski, konsul honorowy Republiki Chile. Miło mi powitać przedstawicieli włodarzy Gdańska i Gdyni, pana Piotra Borawskiego, zastępcę prezydenta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Są z nami przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Witam pana Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Witam panią Irenę Łagunę, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Gdańsku. Panią Krystynę Przyborowską, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
witam panią Iwonę Brudkiewicz, inspektor z referatu wizerunku miasta z biura prezydenta do spraw komunikacji i marki miasta Gdańska. Dzisiejszą uroczystość zaszczycili także swoją obecnością przedstawiciele świata nauki i biznesu. Przedstawiam obecnych szefów dyrekcji następujących instytucji. Witam panią Bożennę Kawalec-Pietrenko, prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Gdańska. Pana Rafała Kowalczyka, prezesa Zarządu Pomorskiego Centrum Technologiczno-Badawczego. Pana Kazimierza Szeflera, dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku. Pana Radosława Wikę, dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pana Stanisława Wojtasa, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk. Są z nami dzisiaj także pan Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, pan Piotr Prokopowicz, zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku, pan Karol Rudomina, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Bardzo miło jest mi przywitać także przedstawicieli biznesu. Witam pana Zbigniewa Canowieckiego, prezydenta pracodawców Pomorza. Witam pana Jerzego Jerkiewicza, prezesa Zarządu Pracodawców Pomorza. Pana Marcina Wróblewskiego, prezesa Zarządu Pruszywa Polskie S.A. Pana Jerzego Gajewskiego, prezesa Zarządu Eneli S.A. Witam pana Adama Potrykusa, wiceprezesa Stoczni Remontowej Nauta. Pana Krzysztofa Dolnego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Pana Ryszarda Markowskiego, prezesa zarządu Technoserwis S.A. Pana Krzysztofa Trzaskę, dyrektora oddziału Północ Warmat S.A. Witam także przedstawicieli Santander Bank Polska S.A. pana Krzysztofa Lorenza, dyrektora 12 oddziału Santander Bank Polska S.A. w Gdańsku. Jest z nami także pani Mariola Piskorska, menadżer placówki relacyjnej Santander Uniwersytet S.A. Politechnice Gdańskiej. Witam także przedstawicieli kierownictwa Politechniki Gdańskiej. Pana Mariusza Millera, pełniącego obowiązki kanclerza Politechniki Gdańskiej. Prodziekanów, doktora Pawła Raczyńskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Oraz profesora Mariusza Deje z Wydziału Mechanicznego, a także pana Zenona Filipiaka, dyrektora administracyjnego Wydziału ETI. Żałuję, proszę państwa, że nie mogę wymienić wszystkich, powitać tak szczególnie, czas na to nie pozwala. Witam jeszcze raz wszystkich państwa bardzo serdecznie. A teraz poproszę już o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę, rektor Politechniki Gdańskiej, pan profesor Jacek Namiśnik. Szanowne panie, szanowni panowie, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, dostojni goście, którzy zechcieliście dzisiaj zaszczycić swoją obecnością tą wielką uroczystość, pierwszą z celów. Cieszę się, że mogę powitać państwa na uroczystej gali wręczenia nagród w pomorskim rankingu liceów i techników organizowanym przez Fundację Perspektywy. A także współorganizatorami na terenie województwa jest Rada Rektorów Województwa Pomorskiego i ta właśnie wspomniana fundacja. Witam państwa, mam takie upoważnienie także w imieniu pana profesora Jerzego Gwizdały, rektora Uniwersytetu Gdańskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Rektorów, a nie mógł z nimi z powodu racji innych obowiązków dzisiaj tutaj do nas dołączyć. To zaszczyt gościć na naszej uczelni przedstawicieli najlepszych szkół z Pomorza. Dzisiejsze spotkanie będzie dla państwa nie tylko okazją do zasłużonej radości, ciężko wypracowanych sukcesów,
ale i do zapoznania się z ofertą edukacyjną Politechniki Gdańskiej i innych uczelni z naszego regionu. Politechnika Gdańska jest teraz zwracam się do młodych przede wszystkim, jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w północnej Polsce. Oferuje atrakcyjne kierunki studiów i nowoczesną infrastrukturę naukową. Szczyci się też długą tradycją akademicką, pozostając w czołówce polskich uniwersytetów technicznych. Jak do tej pory zaufały jej dziesiątki tysięcy studentów i liczę na to, że wielu obecnych dziś na sali licealistów i uczniów techników dołączy do tego grona. Na naszej uczelni studiuje się w tej chwili również ponad 800 studentów zagranicznych z prawie 70 państw, a jej absolwenci cieszą się znakomitą opinią wśród pracodawców. Niewątpliwym atutem PG są kontakty międzynarodowe, współpraca nawiązana z wieloma ośrodkami naukowymi i uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach zarówno edukacyjnych, jak i badawczych. Liczne sukcesy podkreślające prestiż Politechniki Gdańskiej potwierdzają, że warto związać z nią swój los czy swoją przyszłość. Są wśród nich zajęcie pierwszego miejsca w opracowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rankingu wyższych uczelni, które najczęściej są wybierane przez kandydatów na studia, w tym i w poprzednim roku, jak i także w wyniku oceny parametrycznej, która jest przeprowadzana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, w której nasze dwa wydziały uzyskały najwyższą kategorię A+, a aż pięć wydziałów kolejną kategorię A. Pracownicy naszej uczelni prowadzą zaawansowane badania naukowe, uczestniczą w realizacji wielu ambitnych programów badawczych, a ich wyniki są publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych. To u nas można znaleźć, można zwiedzić unikatowe laboratorium zanurzonej wizualizacji przestrzennej i pierwszą w regionie całodobową prototypownię ProtoLab, w której naukowcy, młodzi szczególnie, jak i studenci mogą realizować swoje własne pomysły. Najwyższe standardy prowadzenia badań potwierdza prawo do posługiwania się przez Politechnikę Gdańską logiem HR, czyli Human Resources in Research, Excellence in Research, które jest przyznawane przez Unię Europejską. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że kampus Politechniki Gdańskiej został zaliczony przez portal Times Higher Education do grupy kampusów wyróżniających się piękną architekturą i atrakcyjnym usytuowaniem. Prowadzimy cały czas pracę, by poprawić i uatrakcyjnić wygląd i użyteczność otoczenia. Jego oblicze może się zmienić także dzięki nam, drodzy uczniowie, ponieważ ci z was, którzy zostaną naszymi studentami, będą mogli zgłaszać swoje projekty do budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Każda z trzech dorocznych edycji oddawała do dyspozycji społeczności akademickiej uczelni kwotę 500 000 zł, dzięki której zrealizowano takie projekty jak systemy kolejkowe do dziekanatów. Tego się nie da zlikwidować jak na razie, bo to jest okresowa działalność. Oraz systemy kolejkowe do wydziałowych komisji stypendialnych, to też jest okresowa działalność. Liczne strefy pracy, relaksu dla studentów, a nawet sauna dla studentów, którzy idą na zajęcia do Centrum Sportu Akademickiego. Dokonania naszych studentów, którzy zwyciężają w międzynarodowych konkursach naukowych, realizują ambitne projekty i odnoszą triumfy na arenach zmagań sportowych, są najlepszą wizytówką Politechniki Gdańskiej. Niektórzy z nich wysyłają swoje eksperymenty rakietą w kosmos, a ich wizjonerskie projekty dostrzegają nawet media za oceanem. Sukcesy odnoszą studiujący u nas obcokrajowcy, wśród których jest tegoroczna zdobywczyni nagrody Interstudent, przyznawanej najlepszym studentom zagranicznym w Polsce przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jej laureatka wcześniej zdobyła specjalne wyróżnienie w prestiżowym konkursie o nagrodę Czerwonej Róży wyłaniających najlepszych studentów na Pomorzu. A całą kwotę nagrody przekazała na budowę szkoły rodzinnej Indonezji. Mam nadzieję, że już wkrótce będą się z tego miejsca pochwalić waszymi osiągnięciami. Politechnika Gdańska skutecznie i konsekwentnie wzmacnia pozycję w
ogólnopolskich zestawieniach. Ranking szkół wyższych perspektywy z 2017 umieścił nasze uczelnie na 10. miejscu, a wśród uczelni technicznych na 5. Zostaliśmy wtedy wyróżnieni nagrodą AWAS 2017 za największy, bo wynoszący aż 5 roczek skok w zestawieniu. W zeszłym roku PG była już na 9. miejscu, 4. w rankingu uczelni technicznych. Wcześniej zajmując 2. pozycję wśród najbardziej innowacyjnych uczelni akademickich kraju. Naszym osiągnięciem celem jest sięgać dalej, jeszcze wyżej. Chcemy dalej awansować, nie tylko w tych zestawieniach, ale i w międzynarodowych rankingach, co wpisuje się w dążenie do uczynienia z Politechniki Gdańskiej ośrodka międzynarodowego o charakterze badawczym. Stanowimy markę, którą warto wspólnie budować. Dzisiejsza gala wręczenia nagród to już kolejne wydarzenie organizowane we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy, a naszą uczelnię, Politechnika Gdańska była jednym z 5 partnerów akademickich perspektywy Women in Tech Summit, międzynarodowej konferencji dla kobiet kształtujących technologiczną przyszłość świata. W wydarzeniu miało wziąć udział ponad 1500 osób, tymczasem okazało się, że uczestniczek przybyło aż 2 razy tyle. To najlepszy dowód na to, jak ważne i potrzebne są podobne inicjatywy. Serdecznie gratuluję tym z Państwa, których placówki okazały się najlepsze w tegorocznej edycji pomorskiego rankingu Liceum Techników. Nie ma wątpliwości, że podobnie jak inne zestawienia przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, będzie on dla uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli drogowskazem pokazującym ścieżkę dalszej edukacji, a w przyszłości także i kariery. Jednocześnie mam nadzieję, że Wy, drodzy uczniowie, podążając za tym drogowskazem, już za kilka lat ponownie traficie na Politechnikę Gdańską. O tym, że nasza uczelnia w pełni zasługuje na miano nowoczesnego ośrodka badawczego, przekonacie się Państwo, oglądając krótki film, naprawdę bardzo krótki, poświęcony naszej działalności. Do tego teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję. Taka jest Politechnika Gdańska. Szanowni Państwo, mogę śmiało powiedzieć, że jest z nami dzisiaj sprawca całego zamieszania. Mówię tutaj o panu prezesie Waldemarze Siwińskim, prezesie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która przeprowadza właśnie ranking liceów i techników. Panie prezesie, zapraszam i poproszę o zabranie głosu. Magnificencja, panie rektorze, panie marszałku, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Jestem wzruszony, że możemy w tej sali dzisiaj się spotkać w tak znakomitym gronie. Pozwólcie państwo, że podziękuję najpierw panu rektorowi Politechnice Gdańskiej za zaproszenie nas. My od 26 lat pomagamy młodzieży wybierać ścieżkę życiową. Od 26 lat, to wtedy pierwszy ranking liceów opublikowaliśmy. Szukałem zresztą szkoły dla swojej córki, w związku z tym motywacja była taka bardzo solidna. To musiały być solidne opracowanie. I bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj, dlatego że w Warszawie my możemy tylko jedną szkołę, znaczy jedno liceum, jedno technikum honorować. A przecież Polska to nie tylko Warszawa i znakomite szkoły są wszędzie. Także cieszę się, że jak pan rektor powiedział, rozpoczynamy tradycję tych spotkań. Będziemy, mam nadzieję, co roku się spotykać. Proszę państwa, ale też już widzę teraz, dlaczego Politechnika Gdańska takie sukcesy odnosi. Magnificencja pokazywał dynamikę tych różnych osiągnięć. W rankingu perspektyw, bo opublikujemy również ranking szkół wyższych, rzeczywiście, to w ciągu kilku lat z 25 miejsca na 9 przeskoczyć naprawdę jest bardzo trudno. Ale ja sądzę, że to grono znakomitych gości, które było witane na początku, to jest jedna z odpowiedzi, bo ścisły związek uczelni, nie tylko solidna pozycja akademicka, ale i dydaktyczna, ale ścisły związek z regionem, z władzami regionu, z firmami, z centrami technologicznymi, to już jest informacja dla młodzieży, to jest jakby gwarancja, to jest wyjaśnienie sukcesów, ale to jest częściowe, ale to jest również gwarancja jak gdyby zaufania, jakie można do tej uczelni dążyć, dlatego że nie ma dzisiaj nauki akademickiej, zwłaszcza uczelni technicznej, która mogła być robiona poza otoczeniem społeczno-gospodarczym, poza potrzebami gospodarki. Bardzo się z tego cieszę.
Proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolicie, dwa zdania o tym, jaki ten ranking robimy, dlatego że dla nas to jest oczywiste, no ale nie wszyscy przecież na co dzień się zajmują. Czy to się przełącza? Przełącza. Proszę Państwa, to jest ranking robiony w oparciu o cztery główne kategorie, czy cztery grupy wskaźników. Żeby robić ten ranking, trzeba mieć wskaźniki, które są jednakowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do czasu, dopóki nowa matura się nie umocniła, nie znalazła swojego stałego miejsca, zresztą tutaj należy podziękować pani doktor Łagunie, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dlaczego? Dlatego, że no dzięki tym komisjom te egzaminy mają tak solidną markę, stały się przepustą na studia. Proszę Państwa, robiliśmy początkowo ranking w oparciu o olimpiady przedmiotowe, bo to było jedyne jakby miernik wspólny. Oczywiście umocnienie się nowej matury spowodowało, że głównym kryterium to są wyniki matur na poziomie dodatkowym, rozszerzonym, dlatego że one wymagają jakby dodatkowego wysiłku. Oczywiście wyniki matur zdawanych na poziomie obowiązkowym i tradycyjnie olimpiady. Przez moment mieliśmy też opinię akademicką, no ale uczelnie jakby nie do końca przykładały się, panie rektorze, do sformułowania tej opinii o szkołach. Ja myślę, że wrócimy do tego, dlatego że najlepiej ocenia każdy produkt odbiorcy, a odbiorcą absolwentów liceów, techników jest albo gospodarka, albo szkoły wyższe. Proszę Państwa, w przypadku techników oczywiście dodatkowym kryterium są wyniki egzaminów zawodowych. Zresztą technikum w Pucku znakomicie w tym roku tę szansę wykorzystało, dlatego że zdało najlepiej w Polsce wszystkie egzaminy zawodowe, jakie zaliczyły. Proszę Państwa, przy czym my w tym rankingu, żeby ocenić szkoły, musimy przyjąć pewne założenia. To tak jest we wszystkich jak gdyby w pomiarach ekonometrycznych. Po pierwsze, bierzemy pod uwagę tylko szkoły, w których było co najmniej 12 maturzystów. Gdyby było mniej, to zakłóca po prostu wiarygodność wyników. Bierzemy też tylko te szkoły, które miały średnią co najmniej 0,75 średniej ogólnopolskiej z matury podstawowej, dlatego że no, chcemy oceniać najlepsze szkoły. I oczywiście bierzemy też tylko szkoły dla młodzieży, czyli bez szkół specjalnych, bez szkół dla dorosłych i tylko na arkuszach standardowych, dlatego że są. Proszę Państwa, jest 444 arkusze egzaminacyjne. Co roku 1 300 000 arkuszy egzaminacyjnych jest wypełnianych przez uczniów. To są 444 rodzaje arkuszy. No my bierzemy, jak gdyby standaryzujemy ten środek, żeby można to było mierzyć. Proszę Państwa, w sumie w Polsce mamy o wiele więcej szkół, ale na analizie poddajemy 2126 liceów oraz 1731 technika, gdyż ta liczba szkół spełnia te kryteria wstępne, te kryteria wejścia. Spośród nich publikujemy 1000 najlepszych liceów, 500 najlepszych techników. W województwie pomorskim analizowaliśmy 137 liceów i 112 techników. Na dzisiejszej gali nadchodzimy najlepsze z nich. To jest jeszcze raz jakby kryteria tylko na wykresie kołowym. Proszę Państwa, to jest kilka zdjęć z finału ogólnopolskiego w Warszawie, który odbył się bardzo niedawno. Są uczniowie, są przedstawiciele, widzę pana rektora Dzidę, który tutaj reprezentował Politechnikę Gdańską. Proszę Państwa, jest pan dyrektor Kosakowski w centrum. Gdyby ktoś nie znał, to ja podpowiadam. Proszę Państwa, i to było znakomite wydarzenie, natomiast naprawdę dzisiejsze wydarzenie jest dla nas takim pionierstwem, stąd jest to i emocje, i podekscytowanie, i nasza tutaj szeroka obecność, proszę Państwa. Ale też pan rektor mówił o swoich sukcesach. My też chcielibyśmy się troszkę, to jest inna warszawska, chcielibyśmy się troszkę pochwalić. Państwo dostaliście numer perspektyw z wynikami rankingów, w którym jest szeroka prezentacja szkół. Proszę Państwa, i otóż według publikowanego corocznie przez Instytut Monitoringu Mediów, takiego prestiżowego opracowania najbardziej opiniotwórczych mediów, bo właśnie perspektywy są najbardziej opiniotwórczym miesięcznikiem w Polsce. To są dane za cały rok poprzedni, czyli od stycznia do grudnia 2018 roku. Oczywiście jesteśmy miesięcznikiem wyspecjalizowanym, czyli edukacyjnym, ale daleko w tyle jest miesięcznik biznesowy, Forbes główny, daleko w tyle jest miesięcznik dotyczący mediów, czyli jest to duży nasz sukces, ale to jest dzięki Państwu, dlatego że
dlatego że dzięki Wam możemy pisać o sprawach, które interesują duże grupy w Polsce. Przecież każdy wybór dziecka to jest nie tylko dziecko, ale są rodzice, to są babcie, to są znajomi, to jest też zjawisko społeczne. Proszę Państwa, i ponieważ w tym roku następuje kumulacja problemów dla jednych, dla drugich, jak gdyby jest to pierwszy rok reformy, w związku z tym chciałbym też zapowiedzieć, że przygotowaliśmy informator, taka publikacja 300-stronicowa, która powinna ułatwić zarówno absolwentom, uczniom ostatnich klas gimnazjów, jak i uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych wybór dalszej ścieżki. Bo to będzie problem, w związku z tym im na lepszej bazie informacyjnej będzie to oparte, tym lepiej. Proszę Państwa, raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie nas. Młodzieży już wszystkim en bloc życzę sukcesów. Mam nadzieję, że i na Politechnice Gdańskiej, i na Uniwersytecie Gdańskim, i na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, bo to jest wydarzenie organizowane wspólnie z Radą Rektorów, będziecie Państwo szukać swoich, będziecie realizować swoje marzenia. Dlatego, że studia to jest ten piękny czas realizacji marzeń. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, jak odebrałem świadectwo maturalne, dlatego, że miałem przez godzinę poczucie, że wszystko, co miałem w życiu do zrobienia, to zrobiłem. Wszystkiego się nauczyłem, mam to na piśmie. No, ale potem się okazało, że trzeba zdawać te studia i jakby ten mój dobry humor został nieco zakłócony. Życzę Państwu, żebyście też, odbierając świadectwa maturalne, bo w większości są tej klasy przecież i maturalne, i przedostatnie, też mieli to poczucie, że wszystko, co było do nauczenia, to wyuczyliście się, poznaliście, natomiast wierzcie mi, że wszystko jest w dalszym ciągu przed Wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Jeszcze poproszę na chwilę o pozostanie tutaj, ponieważ w podziękowaniu za dotychczasową współpracę między Fundacją Perspektywa a Politechniką Gdańską, Pan Rektor chciałby Panu wręczyć teraz grafikę przedstawiającą gmach główny tej znamienitej uczelni, autorstwa profesora Krzysztofa Wąblewskiego, artysty, malarza i wykładowcy. Obrazy tego artysty zdobią nie tylko wnętrza budynków Politechniki Gdańskiej, ale także liczne kolekcje w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych wyróżnień, w tym nagrody prezydenta miasta Gdańska w dziedzinie kultury. To nie jest fotografia, to jest wizja artystyczna gmachu głównego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz, proszę Państwa, chcielibyśmy nieco bardziej szczegółowo jeszcze, zwłaszcza młodym ludziom, przedstawić to, co jest w ofercie Politechniki Gdańskiej, jeśli chodzi o niezwykle uzdolnioną, zdolną młodzież, bo o takiej młodzieży przecież dzisiaj mówimy. Dlatego poproszę teraz o zabranie głosu panią dr Barbarę Wikieł, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość na Politechnice Gdańskiej. Chciałabym krótko powiedzieć o kilku działaniach skierowanych do najlepszych, do uzdolnionych uczniów dzisiaj wyróżnianych szkół. Myślę, że tego symbolu nie muszę Państwu przedstawiać. Zdolni z Pomorza, mam wrażenie, że są już znani w całej Polsce. Jest to rzeczywiście unikatowa inicjatywa samorządu województwa pomorskiego, a personalnie można nawet wskazać ojca tej inicjatywy, obecnego tutaj na sali, pana dyrektora Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ale i Politechnika Gdańska miała swój wkład w tworzenie tej inicjatywy. Można powiedzieć, że uczestniczyliśmy w niej jako uczelnia już na etapie embrionalnym, bowiem od 2009 roku tworzyliśmy wspólnie pierwszy projekt realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego i oczywiście też realizowaliśmy różne działania w ramach tego projektu. Po zakończeniu projektu w latach 2013-2015 też bez dofinansowania ze środków unijnych realizowaliśmy liczne
działania, akademickie formy wsparcia i obecnie też jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia. Tych projektów w całym województwie jest 27. 7 projektów realizowanych jest przez wszystkie uczelnie Pomorza. No i jednym z nich jest projekt Zdolni z Pomorza Politechnika Gdańska. Wielu absolwentów tego projektu wybiera studia na Politechnice Gdańskiej. Niektórzy są moimi studentami. Myślę, że też już wiem, że o niektórych z nich mówi się jako o przyszłych kandydatach do szkoły doktorskiej. Spośród innych rozwiązań, na które chciałabym zwrócić uwagę, są zapisy, jakie udało nam się stworzyć w regulaminie studiów Politechniki Gdańskiej, zapisy mówiące o określające warunki i tryb uczestniczenia szczególnie uzdolnionych uczniów w zajęciach objętych programem studiów. Uczniowie mają taką możliwość, to co najistotniejsze to to, że jest możliwość zaliczenia tych przedmiotów w poczet przyszłych studiów na Politechnice Gdańskiej. Są to zapisy, które funkcjonują u nas na uczelni od 2012 roku i wielu uczniów corocznie od roku akademickiego 2012-2013 uczniowie różnych szkół z tej szansy korzystają. Ważnym wsparciem dla uczniów jest uczniów i studentów jest na pewno wsparcie finansowe i systemowo mamy takie stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej, ale to co jest unikatowe to stypendia z własnego funduszu stypendialnego, które przyznajemy od roku 2013 również studentom pierwszego roku w oparciu o ich osiągnięcia uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym, czyli w szkole średniej, czyli teraz to, co robicie teraz, może zaskutkować w przyszłości przyznanie wam takiego stypendium i od roku 2013 corocznie przyznawanych jest kilkanaście takich stypendiów. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że aktywni, wyróżniający się absolwenci projektu Zdolni z Pomorza mają też preferencje przy przyznawaniu tych stypendiów. I ostatnia rzecz, o której chciałam tutaj powiedzieć, to najnowsza aktywność naszej uczelni we wspieraniu uzdolnionych, to jest udział w projekcie Szkoła Orłów, projekcie realizowanym od roku ubiegłego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to projekt, którego celem jest stworzenie na uczelni takich ścieżek właśnie wyłaniania opieki nad uzdolnionymi studentami pierwszego roku głównie, również starszych lat w oparciu o metodę tutoringu. I już teraz kilku uczniów jest objętych na naszej uczelni tym projektem. To, co warte podkreślenia, to to, że znaleźliśmy się jako uczelnia w szóstce uczelni w Polsce, pierwszych 6 uczelni w Polsce rekomendowanych do objęcia tym finansowaniem. I tak jak sprawdzałam przedwczoraj na stronach ministerstwa, jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która takie dofinansowanie otrzymała. Także jak Państwo widzą, widzimy potrzebę opieki nad uzdolnionymi, przygotowywania dla nich oferty, bogatej oferty i ciągle poszukujemy nowych sposobów wspierania ich. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie oferty dla tych najzdolniejszych uczniów i pozostajemy oczywiście przy zdolnych, ale tym razem może kilka minut poświęcimy zdolnym studentom, właściwie tym najzdolniejszym studentom. Jest dzisiaj z nami przedstawicielka i jednocześnie prezes Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji KOMBO. KOMBO, proszę Państwa, to jest najlepsze koło naukowe na Pomorzu w 2018 roku.
zdobywca prestiżowej Nagrody Czerwonej Róży. Ja tylko powiem, że ta nagroda przyznawana jest od 56 lat i właśnie trafia do rąk tych wybitnych, niezwykle zdolnych, wyróżniających się studentów. No ale po to, żeby wygrać, to trzeba mieć talent, być zdolnym i jeszcze do tego pracowitym. Chcielibyśmy teraz na przykładzie tego koła naukowego pokazać Państwu właściwie nieskończoną liczbę możliwości, jakie są tutaj oferowane młodzieży w trakcie studiów. Jest już tutaj koło mnie pani Klaudia Knitter, prezes koła, studentka 5 roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Bardzo proszę o zaprezentowanie działalności koła. Panie Marszałku, jak mam licencję, szanowni goście, przede wszystkim drodzy koleżanki i koledzy. Prezentuję koło naukowe mechaniki konstrukcji COMBO. My działamy na trzech obszarach, zajmujemy się działalnością popularyzatorską, naukową i dydaktyczną. Na pierwszy ogień nasze coroczne oczko w głowie, konkurs konstruktorski Wykombinuj Most. Jest to 3-dniowe wydarzenie, które przyciąga do nas studentów i uczniów szkół technicznych z całej Polski i nie tylko. Od zeszłego roku jest to wydarzenie międzynarodowe. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i wykonanie przęsła mostowego o rozpiętości 1 metra, używając jedynie papieru i kleju. Konstrukcje obciążone są później maszynie wytrzymałościowej. W tym roku odbędzie się 12. edycja tego konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w jednej z poprzedniej edycji most o masie niespełna 0,5 kg przeniósł aż 130 kg. Swoją pasję staram się przekazywać się wszystkim, również najmłodszym. Uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak latające kawiarenki naukowe, Bałtycki Festiwal Nauki czy Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej, na których każdy może wcielić się w rolę inżyniera budownictwa, tworząc swoje konstrukcje, tym razem nie przy użyciu papieru, ale wykorzystujemy do tego makaron. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem i zawsze przepełnione są pozytywną energią. Oprócz działalności popularyzatorskiej zajmujemy się także badaniami naukowymi. Oba te zdjęcia pochodzą z próbnych obciążeń konstrukcji mostowych. Warto wspomnieć, że na pierwszym zdjęciu znajduje się płatka kompozytowa, która została zaprojektowana na Politechnice Gdańskiej, a zbudowana jest z przetworzonych butelek PET, czyli popularnych plastikowych śmieci. Bierzemy udział również w projektach badawczych. Nasz kolega uzyskał stanowisko studenta-stypendysty w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Badał on uszkodzenia w połączeniach klejonych, które są coraz szerzej wykorzystywane w nowych technologiach. Swoją wiedzę i umiejętności chętnie przekazujemy innym poprzez udział w konferencjach naukowych, a nasze artykuły i publikacje można znaleźć w wielu czasopismach. Ostatnim obszarem naszej działalności jest działalność dydaktyczna, w której my staramy się przekazywać swoją wiedzę innym. Robimy to poprzez organizowanie spotkań zadaniowych przed ważniejszymi egzaminami i kolokwiami, na których przekazujemy maksimum wiedzy w jak najprostszy i przystępny sposób. Organizujemy także kursy z oprogramowania komputerowego, które wykorzystywane jest w późniejszym toku studiów, a niezbędne w pracy zawodowej. Organizujemy także różnego rodzaju konkursy przedmiotowe związane z naszym zakresem zainteresowań, które mają pomóc w regularnej nauce i późniejszym zdawaniu egzaminów. Warto wspomnieć, co też zostało wspomniane, w czerwcu ubiegłego roku za swoją działalność zostaliśmy wyróżnieni przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży i nagrodzeni tytułem najlepszego koła naukowego na Pomorzu, dzięki czemu uzyskaliśmy nagrodę finansową w kwocie 12 tysięcy złotych na dalszy rozwój koła. Jak widać, działalność w kole naukowym jest bardzo szeroka. Oprócz umiejętności i wiedzy związanych bezpośrednio z zakresem zainteresowania danego koła, rozwijamy szereg umiejętności miękkich, takich jak komunikacja czy praca w grupie, które bardzo pomagają nam w późniejszym wejściu na rynek pracy. Dziękuję za to. Dziękuję bardzo za przedstawienie brawurowych efektów pracy koła naukowego KOMBO. W ten sposób, proszę Państwa, zbliżamy się do tej najważniejszej, tak chyba można powiedzieć, części naszej dzisiejszej uroczystości. Już za chwilę uhonorowane zostaną te najlepsze licea i te najlepsze techniki na Pomorzu, ale przedtem jeszcze chwila artystycznego oddechu przed tymi emocjami.
emocjami ponownie Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, który w dużej mierze tworzony jest właśnie przez studentów i już teraz w wykonaniu artystów The Battle of Jericho w aranżacji Mozesa Hogana. Bardzo proszę o oddanie artystów. Przedstawiciela tutaj na scenę. Osobiste gratulacje składać będą pan profesor Jacek Namieśnik, dyrektor Politechniki Gdańskiej, pan Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Perspektywy. Każda szkoła otrzyma dyplom, a dodatkowo szkoły, które zajęły miejsca od 10 do 4, otrzymają grafikę, która obrazuje ten piękny, zabytkowy gmach główny Politechniki Gdańskiej. Szkoły, które trafiły na podium i zajęły miejsca drugie i trzecie, otrzymają medale pamiątkowe Politechniki Gdańskiej, a zwycięzcy rankingu otrzymają statuetkę Alegorii Nauki, która jest jednocześnie symbolem dla społeczności akademickiej tej szacownej uczelni. Wychodząc doskonale wszyscy ją ujrzymy, jest ulokowana na wieży gmachu głównego uczelni i wręczana jest przez władze Politechniki tylko przy wyjątkowych okazji. To już teraz bardzo poproszę pana rektora i pana prezesa, a jeśli państwo pozwolą, to przejdę do wyczytywania nagrodzonych. Jeśli dyrektor szkoły zechce przyjść z uczniem czy z uczennicą, to będziemy szczęśliwi. Zapraszamy oczywiście tych, o których dzisiaj mówimy, uczniów również. Bardzo proszę pana.
lipca miejsce 10 zajęło drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza z Gdyni. Zapraszam panią Elżbietę Zarembę, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 2. Miejsce 9 zajęło drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza, ale ze Słupska. Zapraszam do nas pana Bartosława Maturę, wicedyrektora szkoły. Miejsce 8. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Władysława Pniewskiego z Gdańska. Zapraszam panią Dorotę Sychacz, dyrektor szkoły. Miejsce 7. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II z Gdyni. Zapraszam pana Leszka Kwiatkowskiego, dyrektora szkoły. Miejsce 6. Społeczne Liceum Ogólnokształcące imienia Polskich Nobistów z Kwidzyna. Zapraszam panią Marzennę Krzyżewską, dyrektor szkoły. Miejsce 5. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Zapraszam panią Dorotę Janowicz, przedstawicielkę grona pedagogicznego tej szkoły. Miejsce 4 w rankingu najlepszych liceów na Pomorzu. 5 Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żewalskiego w Gdańsku. Zapraszam panią Elżbietę Kiszko, dyrektor szkoły. Panie i panowie, wchodzimy teraz na podium, jeśli chodzi o licea. Miejsce 3. Gdańskie Liceum Autonomiczne. Zapraszam dyrektor panią Monikę Bilis. Najpierw zdjęcie.
pamiątkowe zdjęcia. Potem pan dyrektor Wiesław Prosakowski zabierze głos. Nie ma problemu. Musimy dalej. Nie tylko dlatego, że największa chyba absolutów niskiej sztuki to właśnie kieruje swoje kroki na tę szacowną uczelnię, ale również śledząc losy absolwentów mogę być dumny z tego, co oni robią tutaj na Politechnice Gdańskiej. Chociażby jeżeli weźmiemy ten rok, to chociażby w styczniu zauważyłem, że moja uczestniczka organizowanego przeze mnie obozu kulturalnego bez Chiny jakiś czas temu jako geografa pani Nelly Daszkiewicz otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Jestem z tego dumny. Czy też najświeższy numer pisma pani Gdańskiej, pani profesor Joanna Wolsztak-Derlacz została przyjęta do Rady Narodowego Centrum Nauki. Jestem bardzo dumny. Czy też czytam, że Szymon Wychowski, magister inżynier, otrzymał pierwszą nagrodę wyróżnienia za pracę dyplomową Platforma do Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Pierwsze miejsce w konkursie o nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego. Jestem dumny. Jeszcze wykład inauguracyjny na jednym z wydziałów wygłosiła pani Roxana Cielesek-Gedil. Fantastyczna specjalistka bankowości. To w Polsce i w Londynie i przygotowywała polski wieczór Davos. Absolwentka Gdańskiej Trójki i Politechniki Gdańskiej. Także tym bardziej jest to dla mnie wyjątkowo wzruszający moment, że w górach tak wspaniały alma mater mogę podziękować Państwu za współpracę. Przy okazji również pani dr Barbarze Wikieł, gdzie wielu pomysłów nie byłoby ziszczonych również w Gdańskiej Trójce, gdyby nie działalność i ta no, fantastyczna kreatywność pani doktor. Też jest okazja, żeby wspomnieć o panu dyrektorze Krawcu. No bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego nie byłoby fantastycznych pomysłów typu TRIMAT. I teraz TRIMAT, czyli Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowa Matematyków, robiona wspólnie przez Trójkę z Gdańska, Trójkę w Sopocie, Trójkę w Gdyni. My wszyscy, tak tu jesteśmy, trójmiejskie szkoły, różnimy się, jesteśmy różni. Ale różnimy się pięknie, co nam pozwala na współpracę. Do tego zachęcam. Nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o współpracę między szkołami państwowymi a prywatnymi. Przygotowanym jest kilkunastoletni, już tak pan dyrektor, konkurs wiedzy o języku niemieckiego, który robimy wspólnie z Gdańskim Liceum Autonomicznym. Zachęcam do tej współpracy, zresztą wzorem uczelni wyższych. I to, co państwo czynicie, Politechnika Gdańska, również Uniwersytet Gdański. Kłaniam się panu profesorowi Kołczyńskiemu, którym też bardzo wiele Gdańska Trójka zawdzięcza. To wszystko pięknie zapisuje to, co kiedyś wypowiedziała i zapisała Komisja Edukacji Narodowej, aby szkoła wyższego rzędu opiekowała się szkołą niższego rzędu. I jeszcze raz zakończenie, już się kończę, tak? Panie rektorze, ja bardzo dziękuję wam, że jesteście, do dyrektorów liceów, nie tylko tych 10, ale wszystkich. Ja was popatruję, ja was się uczę.
od Waszych nauczycieli, od Waszych uczniów, bo spotykamy się w różnych sytuacjach i dzięki temu, że jesteście tacy świetni, my też możemy rozwijać się i żeby ta współpraca nasza na różnych płaszczyznach, też będę podpowiadać technika, będzie, żeby się rozwijała tak, żeby nasza edukacja tu na Pomorzu rozwijała się jak najbardziej i żeby nasi absolwenci nie szukali szczęścia w Londynie, w Warszawie, ale żeby tutaj w Gdańsku, bo w Trójmieście, bo nasze uczelnie są naprawdę bardzo dobre, mają świetną bazę świetnych pracowników akademickich, więc wykorzystajmy to. Jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję i gratuluję mojego koleżanki. Panu dyrektorowi Kosakowskiemu. Mam wrażenie, że przemawiał też trochę w imieniu pozostałych dyrektorów nagrodzonych liceum. Pozwolą mi płaczą Państwo prywatna. Cieszę się, że drugie liceum kształcące we Wrzeszczu zostało też uhonorowane. Mam zaszczyt być absolwentem tej szkoły. Proszę Państwa, to teraz przechodzimy do rankingu, do wyników tego rankingu 10 najlepszych techników na Pomorzu. Podobnie jak w przypadku liceów, po wyczytaniu nazwy szkoły zapraszam i dyrektora, i przedstawiciela nauczycieli na scenę. Szanowni Państwo, kategoria technika, miejsce 10. Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Stanisława Staszica w Bytowie. Zapraszam pana Stanisława Korzyckowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Miejsce 9. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych ze Słupska. Zapraszam reprezentanta szkoły, panią pedagog Katarzynę Byczkowską. Miejsce 8. zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Kidzyna. Reprezentantom szkoły nie udało się do nas tutaj przybyć na uroczystość, ale myślę, że możemy im pogratulować brawami. I oczywiście ta nagroda zostanie przesłana. Miejsce 7. zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych ze Stargardu Gdańskiego. Zapraszam pana Tadeusza Burczyka, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych Technikum nr 1 w imieniu Logistyki o Stargardzie Gdańskim. Miejsce 6. Technikum Leśny imienia profesora Stanisława Sokołowskiego w Warcinie. Zapraszam pana Tomasza Kaburskiego, wicedyrektora technikum. Miejsce 5. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Reprezentantom szkoły nie udało się dzisiaj przybyć na uroczystość, ale także myślę, że możemy nagrodzić. Brawo. Miejsce 4. Wśród najlepszych techników na Pomorzu zajęło Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Zapraszam panią dyrektor Jadwigę Piechowiak. Bardzo prosimy, szybciutko młodzież, to pierwsza grupa młodzieży, która odpowiedziała tutaj na zaproszenie też pana rektora, że oczywiście dyrektorzy, przedstawiciele szkół mogą pojawiać się w towarzystwie uczniów. Witamy serdecznie, technikum nr 4. Panie i panowie, przechodzimy teraz do podium tego rankingu. Miejsce 3. Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Zapraszam panią Bogusławę Lisykowską, dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Proszę pana.
Miejsce drugie, Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Agrobiznesu z Człuchowa. Zapraszam panią Sylwię Rekowską, dyrektor zespołu szkół. Zwycięzcę rankingu Perspektywy 2019 w kategorii Technika, a zwycięzcą jest Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego z Pucka. Założyliśmy szkołę i też przede wszystkim uczniowie nasi widzą, że warto się uczyć i myślę, że też fajne jest takie nastawienie nauczycieli, że dążymy do tego, żeby nasi uczniowie byli przyszłymi studentami Politechniki i to wielokrotnie im powtarzamy od pierwszej klasy przy rekrutacji, że kształcimy przyszłych studentów Politechniki. Mam nadzieję, że uczniowie nasi będą dla Was wielką korzyścią i radością. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Gratuluję jeszcze raz wszystkim nagrodzonym. Jednocześnie chciałbym zaprosić wszystkich Państwa, wszystkich gości, dyrektorów szkół, nauczycieli, no i oczywiście przede wszystkim uczniów, na dzień otwarty na Politechnice Gdańskiej, który odbędzie się pierwszego dnia wiosny, 21 marca. Politechnika otwiera swoje drzwi dla maturzystów. Szanowni Państwo, a naszą uroczystość dzisiejszą, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Wielkie brawa. A myślę, że to będzie teraz moment, w którym też zachęty i zapowiedzi dla uczniów obecnych tutaj na tej uroczystości, bo to będzie ich pieśń już pewnie niedługo. Naszą uroczystość zakończy pieśń, której chyba nie możemy podczas tego typu spotkania zabraknąć. Gaudeamus igitur. Radujmy się więc, oczywiście w wykonaniu znakomitych artystów Politechniki Gdańskiej. Ta pieśń, to oczywiście doskonale wszyscy wiemy, śpiewana jest obecnie podczas podniosłych, ważnych uroczystości akademickich, a pierwotnie podczas nieoficjalnych spotkań studenckich. Proszę wszystkich o powstanie. Gaudeamus igitur.